witam serdecznie Kasia Miernik-Kuban. Przed chwilą wyszłam od tacy z zakładu karnego w Wojkowicach. Tata czuje się dobrze, wszystko jest w porządku. Na sali jest, w celi jest 4 osobami. Młodymi osobami, nie są to przestępcy, osoby, które za alimenty skazane, za odsiadka z tytułu, nie wiem, jakichś tam drobnych przestępstw gospodarczych. Czyli nie są to recydywiści, tak? Nie są to recydywiści, on jest w zakładzie półotwarty. Mhm. Tak się to nazywa, bo tam w Wojkowicach są te 2 zakłady, on jest tym właśnie w tym półotwartym, także no niby ma tam lepsze warunki. Co jak zwykle dla mnie najważniejsze, ma dostęp do lekarza, do leków, leki dostaje cały czas, jedyne co go martwi, nie ma swojego glukometru i nie może go mieć, nie może go mieć tam przy sobie w celi. Niestety jak chce zbadać cukier, no to musi tam się udawać do pielęgniarki i ona mu ten cukier tam bada. No to jest jedyna taka rzecz, co go martwi. Nie ma telewizora. To go smuci bardzo. Opowiadał mi, że tam jest w ogóle słaby dostęp do świetlicy, bo jest świetlica duża, podobno przestronna, ale ta świetlica nie jest ogólnodostępna. Także wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby coś porozmawiać. Czyli na ten temat. Świetlica jest dostępna, jak przyjeżdżają komisarze unijni zobaczyć, jak wyglądają polskie więzienia. Natomiast po ich wyjeździe komisarzy zamykają świetlicę. Bo mówił mi coś takiego, no bo tam właśnie mówił, że chciałby wiadomości oglądać, no to raz było powiedziane, że miał świetlicę tylko dla siebie. Mhm. Tak mi opowiadał tato. Tylko dla siebie tam od godziny chyba 19:30 do 21:00. Ale że tylko on był. Mhm. No to wtedy powiedział, że no na jakiej to jest zasadzie, że to tylko on jest, nikomu więcej nie było wolno wejść. Więc zrezygnował jakby z tego przywileju, no nie chcąc sobie robić wrogów wśród osadzonych, prawda? Tak. No bo dlaczego on ma mieć jakieś tam przywileje? No powinien być traktowany tak jak wszyscy, czyli wszyscy generalnie powinni mieć dostęp do tej świetlicy. A tu jak on nie chciałby sam, no to nie jest nikim, nikt nie może tam wchodzić do tej świetlicy. Tyle tak wiem. Co jeszcze? Ma dostęp do prasy, codziennie dostaje gazetę. Dostaje gazetę wyborczą, zanim ta gazeta trafi na świetlicę, najpierw idzie do taty. Jak sobie tata ją przeczyta, bo dostępna całej. A to tylko gazetę wyborczą może czytać, tak? Tak, tylko to jest ta jedyna gazeta, która tam trafia do nich. Aha, w więzieniu jest tylko gazeta wyborcza. Innej prasy nie ma. Mhm. Wielu się odgrażało dygnitarzy, posłów, że odwiedzą Miernika. Nie. Nikt go nie odwiedził. Nikt go nie odwiedził. No to jest mi tu bardzo przykro, bo słowa nie powinny być rzucane na wiatr. Skoro ktoś powiedział, że przyjdzie i go odwiedzi, powinien to zrobić. Czy dostał jakieś listy polecone? Rewelacyjne. Od kogoś dostał listy polecone? Tak, dostaję listy polecone, tak, no bo wiem, że musi je tam podpisywać, że odbiera i tak dalej. Te listy wpływają w dalszym ciągu z całej Polski, za co tata bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za te wyrazy uznania, za to, że jest podtrzymywane na duchu, także za to bardzo, bardzo dziękuję. A ja w swoim imieniu proszę, piszcie dalej. Piszcie, żeby on wiedział, że nie jest obojętny, że jego sprawa dalej interesuje ludzi, że minął miesiąc i dalej jednak jest zainteresowanie tą sprawą, żeby nie został zapomniany, no bo przypominam, że jeszcze mu zostało 9 miesięcy. 9 miesięcy od siatki, gdyż skazany wyrokiem prawomocnym na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Miesiąc już jest praktycznie zaliczony. Zakratami, także miesiąc już prawie zaliczony, tak. No ale w dalszym ciągu to jeszcze jest jeszcze długo, także tu z mojej strony apel tutaj do wszystkich, do państwa. Piszcie do niego. Nie zapominajcie o nim. Przekazałaś mu, że miasteczko istnieje pod sądem najwyższym. Oczywiście, że powiedziałam. No tata bardzo się cieszy. No tak jak mówię, nie bardzo ma jak nawet coś zobaczyć, tak? No, bo nie ma dostępu do internetu. No w gazecie nie piszą o tym. No niestety w tej gazecie, którą dostaję, nic na ten temat nie wiadomo. W telewizji pewnie by się pokazało. No aczkolwiek tutaj nie ma dostępu do tego telewizora, także tego nie widzi, ale przekazałam mu. No bardzo się cieszę, kibicuję wam tam z całego serca. I
No to mam więcej powiedzieć. Bo kilku posłów powiedziało, że napisało do niego list polecony. Czy dostał jakieś listy polecone od posłów? Nie wiem. Oj, no to tutaj nie pomogę, nic mi nie mówił na ten temat, że dostał od posłów. Powiedział, że dostaje listy polecone, ale nie powiedział mi konkretnie od kogo. Co, jak, no to tego nie mówił. Wiem jedynie tylko tyle, no to tutaj też jestem no, trochę zaniepokojona, bo jutro ma rozprawę w Katowicach w sądzie. Sprawa dotyczy zniesienia zamiany kary porządkowej. I już wiem, że nie będzie dowieziony na tą rozprawę. Co, a czemu? Czemu? Bo jest kłopotliwe dla taty, jakby nie było, no bo to jest wiadomo, jak go nie ma, no to mogą wydać wyrok zaoczny i tyle, tak? Ale dlaczego, a dlaczego go nie dowiozą na tą rozprawę do Katowic? A to nie jest powiedziane, po prostu nie. Czyli władze więzienne odmówiły? Nie dostał takiej informacji, tak. Tam władze powiedziały, że niestety nie ma takiej możliwości i tyle. Hmm. No to to wiem. Wiem, że na następną rozprawę, którą ma 31, no to już dostał informację, że tak, że będzie konwojowany, będzie tam dowieziony, będzie mógł być. Aczkolwiek, no... Martwi mnie ta kara, która jest, znaczy nie kara, martwi mnie ta sprawa, która jest jutro, no bo to tak mówię, to miała być najpierw kara grzywny, chcą mu to zamienić na karę pozbawienia wolności. No i znowu się boję, że zamiast tych 9 miesięcy, które zostaną do trzewki, jeszcze mu dołożą kolejne i no to by było takie, no nie do końca fair, tak? Także no tu mnie bardzo to martwi, że jutro nie ma kto go tam reprezentować, nie ma kto za niego tam być, no a za niego no nie może nikt być, no bo tak jak wiemy, nie ma prawnika z urzędu, tak? Został mu odmówiony. Także, no to mnie tak martwi niesamowicie. Dobrze, Kasiu, no, to ja na razie ci podziękuję. Okej, fajnie, dzięki bardzo. No, dobrze. No to trzymajcie się tam cieplutko. No dobrze, dziękuję.